Witam. Ja serdecznie witam Sylwię Williams, moją terapeutkę, naprawdę bardzo super człowieka z sercem dla dzieci, fizjoterapeutkę, terapeutkę SI, ale miałam zaszczyt razem z Sylwią uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Julię Wilbarger i Tracy Stackhouse, poświęconych właśnie diecie sensorycznej. Rozmawialiśmy o modulacji sensorycznej, mówiłam o dzieciach też mocno wrażliwych i wspominałam o terminie obronności sensorycznej. Dzisiaj chciałam razem z Sylwią, ponieważ mamy do tego uprawnienia, mamy tutaj kwalifikacje, aby podjąć protokół diety sensorycznej według Patrycji Wilbarger. Chciałabym Państwu przybliżyć ten problem, dlatego że jest to bardzo ciekawa technika, ale wymagająca dużej uważności i nie wszyscy jak gdyby to respektują. Sama obronność sensoryczna jest dokładnie przykładem takim bardzo klasycznym zaburzeń modulacji. Dziecko obronne sensorycznie to jest takie, które rzeczywiście nie radzi sobie nawet z niewielką ilością bodźców danych w danym systemie, czy dotykowych, czy słuchowych, czy wzrokowych. To dziecko bardzo szybko przekracza właśnie granicę awersyjnej reakcji na bodziec. W filmiku z wykresami to starałam się Państwu przybliżyć. Co możemy zrobić? W jaki sposób możemy pomóc tym dzieciom? Mamy różne techniki wyciszające, które stosujemy w naszej terapii, ale przede wszystkim dla takich dzieci potrzebny jest program diety sensorycznej. O diecie sensorycznej też Państwu już sporo mówiłam. Ta dieta sensoryczna dla dzieci z obronnością sensoryczną jest mocno specyficzna, ponieważ to są nie tylko swobodne zabawy przez ruch i czucie w domu, ale można zastosować albo protokół Wilbarger, czyli technikę szczotkowania i kompresji skarbowej. Można też włączyć kołdro obciążeniowe, bardzo popularne ostatnio. Protokół Wilbarger jest procedurą naprawdę wymagającą dużej uważności ze strony terapeuty, ale także ze strony rodzica. Sama technika masażu jest techniką wymagającą właśnie uwzględnienia reakcji drugiej osoby. Do realizacji tej diety w ten sposób rozumiany używamy specjalnej szczotki. Chciałam Państwu dokładnie pokazać, no dobrze, że mam czarną bluzkę, to widać wyraźnie. Jest to szczoteczka określonego typu. Nie możemy stosować do tej procedury innej szczotki w zastępstwie, ponieważ ona daje zupełnie inne wrażenie. To jest szczotka, którą można zamówić przez internet. Rzeczywiście zalecana przez Wilbarger. Na szkoleniach Wilbarger nam wielokrotnie powtarzała, że tylko tą szczotką należy tutaj wykonywać samą procedurę. Jak to bywa w masażu, bardzo ważny jest kontakt z moim pacjentem. Nie będę pokazywała całej techniki, dlatego że technika jak gdyby powinna być prowadzona przez terapeutów, które mają specjalne przeszkolenie. W Polsce znamy kilkadziesiąt osób, które takie uprawnienia mają i rzeczywiście te osoby wiedzą, w jaki sposób nauczyć rodzica, aby poprawnie mógł tutaj prowadzić ją każdego dnia. Bardzo ważną zasadą jest bezpośredni kontakt z terapeutą, czyli jeżeli dziecko ma zalecony taki masaż, terapeuta powinien naprawdę mieć możliwość komunikacji z rodzicem, dzwonić do rodzica, sprawdzać, jakie są reakcje dziecka w kolejnych dniach, bo Państwo naprawdę nie musicie wiedzieć, że macie zwracać uwagę na to, czy dziecko, nie wiem, dłużej zasypia, czy ma jakieś, pojawiły się nowe, inne jakieś zachowania, które niekoniecznie powiążecie z samym masażem. Ja bym dodała jeszcze, że przede wszystkim, Szanowni Państwo, musicie poczuć ten masaż też na swojej skórze, po prostu, żeby wiedzieć, jak masować dzieci, tak? Że musicie wiedzieć, jaki ma być nacisk, jakie ma być tempo, jaka intensywność tego masażu, zanim zaczniecie szczotkować czy masować swoje maluchy. Dokładnie. Cała procedura prowadzona przez terapeutę polega na tym, że rodzic zgłaszający się do nas jest przez nas szczotkowany. Potem rodzic próbuje to robić na nas, żebyśmy sprawdzili, czy rzeczywiście jest to taki nacisk, takie tempo, bo nie tylko nacisk jest ważny, ale samo tempo szczotkowania.
I teraz to jest bardzo istotne, przed samym w ogóle jeszcze myśleniem o tym, czy robić to szybko, wolno, mocno czy lekko, zasada stałego kontaktu z drugą osobą. Ja nie mogę Sylwii szczotkować puszczając ją, przerywać szczotkowanie i przechodzić do dalszych tutaj kawałków jej ciała. Ja muszę przede wszystkim mieć kontakt wzrokowy z Sylwią i sprawdzać, czy jest wszystko ok. Więc nawet jeżeli zaczynam szczotkowanie, muszę pokazać. Jest ok, ponieważ zobaczcie, jak automatycznie Sylwia się uśmiechnęła. To była odpowiedź ok, to jest fajne. Ale ja powinnam się jeszcze dopytać. Chcesz mocniej? Może być mocniej. No właśnie. Chcesz szybciej? Nie. Nie, prawda? To są niuanse, ale jeżeli ja przez całą procedurę mam taki kontakt, to oznacza, że ja jako osoba wykonująca to zadanie mam też taki spokój wewnętrzny. Jakby odcinam się od swoich emocji, co było wcześniej, czy mi się udał poprzedni film, czy nie, czy udało mi się jakieś inne zadanie, które miałam do wykonania tego dnia, czy na przykład się pokłóciłam z koleżanką i przychodzę teraz do, nie wiem, do Sylwii, chcę pokazać jej szczotkowanie i Sylwia powie, będzie, o co ci chodzi? Prawda? Od razu wyczuję, że emocje. Moje emocje, które po prostu absolutnie zaburzą tą technikę. Ten masaż jest wykonywany w określonym rytmie. Nie tylko tempo się liczy, nie tylko nacisk się liczy, ale także sama sesja ma określoną tutaj obramowanie czasowe, do kilku minut. Te sesje związane ze szczotkowaniem, a potem z wykonywaniem kompresji stawowych, okay, na całym ciele, w określony sposób, ja pokazuję tylko oczywiście tutaj kawałek, te sesje są bardzo równo rozdzielone przez cały dzień, co półtorej godziny. Mówiłam to Państwu przy programach domowych. Dzięki temu sam masaż i dociski mogą utrzymać właściwy poziom pracy neurotransmiterów i spowodować wyciszenie dziecka. Terapeuta musi mieć kontakt z rodzicem. Dlaczego? Dlatego, że rodzic może to robić za szybko, może to robić za lekko, może to robić nierównomiernie, może zapomnieć o tym, że gdzieś musi naprawdę mieć swój czas, bezpieczną przestrzeń na dziecko i siebie, żeby ten masaż jakby wyszedł. Ale też ważne jest właśnie, żeby terapeuta mógł zareagować w momencie, kiedy po pierwszych dniach masażu, a zwykle tak jest, że po pierwszym tygodniu może dziecko być bardziej pobudzone. I ten terapeuta jest po to, żeby pomógł Państwu dalej przejść przez tą procedurę. Masaż się wykonuje od 8 do 10 razy dziennie. Jest to naprawdę bardzo intensywna praca, wymagająca dużej, dużej uważności. I jeszcze raz podkreślam, ta technika może być zalecana tylko i wyłącznie przez terapeutów, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie. Inną techniką wyciszającą, przepraszam, bo może Sylwia byś chciała coś dodać do szczotkowania, czy... Ja myślę tylko że o tym, że bardzo ważne są też, bądź warto zapisać też reakcje dziecka, czyli zrobić sobie taki rodzicowy kalendarzyk, zeszyt założyć i zapisywać sobie reakcje dziecka w ciągu dnia po każdej sesji, żeby to były krótkie informacje, że po tej sesji był bardziej pobudzony, po tej był wyciszony, bo może to dać też taki obraz, w której części dnia, jakie są reakcje dziecka, bądź obraz reakcji dziecka, które są dla nas totalnie niespodziewane i wtedy możemy skonsultować to właśnie z terapeutą integracji sensorycznej. Mm-hmm. Tak, chyba. Może być też tak, że w ten sposób będziemy mieli szansę, żeby wyłonić inne czynniki, które wpływają na ten stan pobudzenia, się nakładają po prostu, a tego nie zauważyliśmy. Tak. Bardzo często rodzice zaczynają szczotkować dziecko, a jednocześnie dziecko chodzi do przedszkola i na przykład jest gdzieś tam wyrywane co 2 godziny przez rodzica. I sam fakt, że jest w grupie dzieci, które są no, niestety latającymi bodźcami dotykowymi, dźwiękowymi, no to po prostu zaburza. Albo na przykład szczotkowanie jest robione, kiedy dziecko jest w domu, ale na przykład mama postanawia iść na kulki tak zwane, żeby zrobić przyjemność dziecku i dziecko wchodzi w nowe miejsce, w nową przestrzeń, dużą ilość bodźców i to po prostu mu zakłóca. Także ten monitoring wydaje mi się, że jest takim fajnym pomysłem w ogóle zawsze, żeby uwzględnić, co może wpływać na moje dziecko. Zgadzam się.
Drugą techniką, bardzo teraz popularną, modną, jest kobra obciążeniowa, plet obciążeniowy. Przyznam się szczerze, ja przykryję tu Sylwię, siebie, żeby się pod tą kołderką wyciszyły. Oczywiście to jest bardzo miłe, takie wrażenie docisku, które może spowodować to, że dziecko jest spokojniejsze. Plety obciążeniowe mają swoje ograniczenia. Przede wszystkim chyba neurologiczne, to jest bardzo ważna sprawa, ale też Sylwia mi podpowiada zawsze, pamiętaj Magdaleno o dzieciach, które mają problemy z napięciem mięśniowym, z oddychaniem, z układem krążenia, tak? Też myślę, że warto to, o to zapytać lekarza i też poobserwować, jak dziecko śpi w ciągu nocy, zanim ten plet zastosujemy. Też ja zawsze waham się, czy zalecić kołdrę dzieciakom małym, ale takim metabolicznym, które mają problemy z jedzeniem, z brzuchem, które bardzo często mają częsty spadek tego stanu pobudzenia. Są takie dzieci, które jak gdyby zjedzą coś, to od razu się nakręcają, ale jakby są głodne, to opadają. Opada ten stan pobudzenia, więc to jest takie mocno nierówne. Rzeczywiście, jak jestem pewna, że dziecko no, bardzo, bardzo potrzebuje tej techniki, to tak, to mogę to dodać do programu dla rodzica. Tylko jest jedna ważna rzecz. Kołdra obciążeniowa musi mieć określoną wagę. 10% wagi ciała plus pół kilo. To jest podstawa. Bardzo często przez internet zamawiacie Państwo kołdry, które w ogóle nie mają dopasowania tej wagi. Kołdra nie może być stosowana dłużej niż 40 minut do godziny i tylko w nocy. Jeżeli to jest stymulacja raz na dobę, to nie ma takiego efektu jak na przykład program domowy, który realizujecie Państwo poprzez ruch i czucie. Kołdra oczywiście może być też stosowana tak jak my teraz siedzimy, mamy przykryte nogi i sobie przez chwilę podczas na przykład czytania książki czy nie wiem, rysowania przy stoliku możemy troszkę być dociśnięte. Kołdry też stosują terapeuci w czasie tutaj ćwiczeń w gabinecie terapeutycznym, ale to są krótkie sytuacje, 15 minut maksymalnie do 20 minut, raczej nie. W domu nie powinniście Państwo dopuścić do sytuacji, że dziecko śpi cały czas pod kołdrą albo pół dnia, jakby pod nią leży. Może to niestety i za bardzo obniżyć jego poziom pobudzenia i wtedy rzeczywiście może być bardzo ospały, może być tak jakby za słabo czuć swoje ciało wbrew pozorom. Także są różne metody, aby pomóc swojemu dziecku, nie tylko kołdry obciążeniowe, nie tylko szczotkowanie. Myśmy chciały przekazać Państwu taki parę naszych osobistych tutaj doświadczeń, ale też podzielić się wiedzą, jaką mamy w pracy z dziećmi z problemami modulacji. Dziękujemy. Dziękujemy.